pan wytłumaczy, dlaczego tego w czerwonych spodniach nie wpuszczacie? O co tu chodzi? Ja jestem dziennikarzem, mam legitymację prasową. I co znaczy nie wpuszczamy? O co chodzi? Spokojnie. Ja nie rozumiem tego. Rzecznik biura prasowego BOR-u będzie się tłumaczył za to. Niech pan zejdzie tam, niech pan wejdzie stroną, jak wszyscy wchodzą. Jestem dziennikarzem i jak wszyscy wchodzą tam. Niech pan zejdzie. Dlaczego? To ja mam kręgosłup uszkodzony, pan mnie ściga. Proszę pana, kazali nam tędy wejść. Kazali nam tędy wejść dziennikarzom. Tak była dyspozycja. No dobrze. Proszę pana, naprawdę tutaj nic nie zmienia. Proszę pana, ja mam kręgosłup uszkodzony. Rozumiem. A pan mi każe dookoła chodzić, bo pan sobie tak życzy. Ja swoje polecenia. Ja rozumiem. Pomorska Telewizja Narodowa, o co chodzi? Bardzo proszę się proszę bardzo, dziennikarz Pomorskiej Telewizji Narodowej, nowy ekran. Dzień dobry. Pan. Dlaczego ja nie mogę filmować, proszę pana, skoro wszyscy filmują? Proszę przejść tam tędy. No proszę pana, ale mnie wkazali tędy, jak wszyscy dziennikarze. Tam na dole wszyscy weźli dziennikarze razem z nimi. Proszę przejść tędy. No, to ja mogę tędy. Nie, nie, tędy go nie przejdźcie. No przecież mam przejść tędy, to o co chodzi? Schodami, proszę pana. Proszę pana, ja mam kręgosłup uszkodzony, no. To ja pójdę do windy. To mógł pan... Proszę pana, ja stąd uczyłem na Politechnice. Mógł pan wchodzić... O, windy tam są po drugiej stronie, super. Na tym polega działalność BOR-u, żeby utrudniać życie obywatelom i dziennikarzom też. Ja się zgłoszę do rzecznika prasowego BOR-u, żeby wyjaśnił, dlaczego takie działania prowadzicie. Inni dziennikarze weszli tędy właśnie. Inni dziennikarze weszli. Zapraszamy do rzecznika. Niech pan nie weszli. Ja jestem z Gdańska Wrzeszcza, taka dzielnica proszę pana. Chory klimaty. Jeden jest inny, wszyscy dziennikarze są cacy, a ja jestem zły. Normalny kraj? Biuro Ochrony Rządu dyryguje mediami. Cenzura działa w Biurze Ochrony Rządu. Cenzura. Jedni mogą filmować, drudzy nie. Tak to wygląda. Chore klimaty. Idziemy po schodach ruchomych. Jesteśmy w Europejskim Centrum Solidarności. Przepraszam. Nie, przepraszam, tam nie ma wejścia. Proszę pana, dlaczego nie ma wejścia? Proszę bardzo, może pani powie dla kamery. Prezydenta. Pomorska Telewizja Narodowa nie ma wejścia? Bardzo prasa nie ma wejścia? Prasa akredytowana wchodzi tamtą stroną. Bardzo pana, tam mnie nie wpuścili, pokazali mi tą stronę wejść. Proszę mi powiedzieć, proszę no, nie cicho, tam. Tylko ja to kręcę, proszę pana. To będzie w telewizji. Bardzo się cieszę. To dlaczego mnie tu nie chcą wpuścić, tam mnie nie chcą wpuścić? O co tu chodzi? Bo Biuro Ochrony Rządu wyznaczyło trasę. Ale Biuro Ochrony Rządu powiedziało, że mnie nie wpuści, że mam wejść tymi schodami. Tak mi Biuro Rządu przed chwilą powiedział. Byłem na górze, sfilmowałem to. Dlaczego teraz tu nie mogę wejść? O co tu chodzi w ogóle? Tu chodzi wyłącznie delegacja z prezydentem. Proszę pana, to po co dezinformacje robią w Biurze Ochrony Rządu u góry? Kazali mi zejść na dół i wejść schodami. Przepraszam. Prezydent Duda wchodzi po schodach. Panie prezydencie, dwa słowa dla Pomorskiej Telewizji Narodowej, można? Można dwa słowa do kamery? Ale dwa słowa tylko dla naszej publiczności. Przepraszam. Dziękuję. No niestety pan prezydent nie chciał nic powiedzieć dla Pomorskiej Telewizji Narodowej. On tylko rządowymi mediami chyba gada, no. Tak wygląda. Bo mnie BOR nie wpuścił do góry. Teraz ja nie mogę z prezydentem dwa słowa zamienić, chociaż pani Beata Szydło rozmawiała ze mną. Jedziemy windą do góry. Dzień dobry, przepraszam pana. Proszę pana, słucham pana. O co chodzi? Słucham, Pomorska Telewizja Narodowa. Słucham, o co panu chodzi? Komenda Miejska Policji. No witam Gdańska. Pana. Bardzo mi przyjemnie. Ja z naszym rzecznikiem prasowym robiłem wywiad onegdaj. Z Komendą Wojewódzką prasową. Z panią rzecznik prasową waszą też robiłem wywiad. O co chodzi w tej chwili? Dlaczego ja nie mogę filmować i nie mogą? Nie, to... słucham. O co tu chodzi? No o co tu chodzi? Bo powiedział, że mamy wjechać po tych schodach ruchomych. Teraz mówią, że nie mogę. Więc ja nie wiem, o co tu chodzi. Jedni mogą filmować, dziennikarze, drudzy nie. Proszę pana, jest strefa zamknięta w momencie, kiedy prezydent zwiedza. Ja rozumiem. No i ale dziennikarze weszli tamtymi schodami, specjalnie ich puścili, a mnie nie chcą. Mnie jednego dziennikarza, którego nie wpuścili, ale bo ja jestem niezależny dla telewizji, rozumie pan? Ja panu powiem. Nowy ekran to jest prawie cała redakcja. Ja panu powiem. Ja tutaj nie jestem osobą dowodzącą. A tu pracuję, no ale co ja mam teraz robić? No? Dostałem dyspozycję, że... Że co? Że ja nie mam prawa tu chodzić? Że nie wpuszczamy... No dobra, nie wchodzę na górę, na dole mogę być, nie?
No na dole, tak. No, dobra. A gdzie tu jest jakaś toaleta? Muszę iść do toalety. Ciężko mi powiedzieć. Mhm. Nie jesteśmy tutaj stałymi pobywcami. Mhm. Dobra, dziękuję. A na co? No muszę iść do toalety, no proszę pana. Ja robię swój reportaż i ja mam prawo robić reportaż. Każdy dziennikarz wykonuje swoje zadanie. Wykonujcie swoje zadania, panowie, ja swoje, prawda? Mogę zobaczyć pana legitymację? Legitymacja prasowa, proszę. No jest, no, proszę bardzo. To jest. A może pan mi swoją pokaże? Ja nie widziałem pana legitymacji. Ja próbowałem. Proszę mi pokazać swoją legitymację, bo ja pana nie wiem, kto pan jest. Ja próbowałem, ale pan w tym momencie akurat mi przerywał. Ale proszę mi pokazać to swoją legitymację, bo pan w tej chwili nie przedstawił się, nie podał pan swojego stopnia, ja podawałem, numeru. Tylko pan mnie nie słuchał. No to jest wszystko nagrane, proszę pana. Tak, to jest wszystko nagrane. To proszę to otworzyć. No. A jest nowy ekran. Jestem dziennikarzem i jeszcze jestem redaktorem Pomorskiej Telewizji Narodowej w Gdańsku. Nie ma problemu. Także robię to, co mam robić jako dziennikarz. Czekam, jest ten spisek, dobrze? No proszę pan sobie spisze. Proszę pana. Tak? Można prosić? Gdzie? No to kręcimy tych borowców też. Jednych dziennikarzy się wpuszcza, drugich nie. I co jest państwo? To są wolne media dzisiaj? Kiedy jedni mogą wejść, a drudzy nie. Czym jest problem? Ja już kiedyś do boru pisałem, bo też mi przeszkadzali w filmowaniu Pomorskiego. Onegdaj. No. Nie, nie przejście. Przepraszam. Nie ma przejścia. No ten pan tu nie, ze mną. Nie, tak? Ja idę razem z tym panem, bo, no dobrze, dobrze. Bo biuro ochrony rządu chce ze mną rozmawiać. Nie wiem, o co chodzi. Jeżeli jednych można, jednym filmować, a drugim nie wolno, się zakazuje, no to ja tego nie rozumiem, bo o co tu chodzi? To co, ja mam opuścić SS? O co chodzi? No w tej chwili Biuro Ochrony Rządu zażądało, żebym opuścił ECS. Jestem persona non grata jako dziennikarz w ECS-ie i w 80 roku byłem członkiem Komitetu Stajkowego na Stoczni Gdańskiej, tutaj. O co tu chodzi? No to co robimy teraz? Nie, no muszę pewnie otworzyć. No to nie otwieram, i zamknięte mają wszystko. Ja do tego też chciałem wziąć, to kazali iść do koła. Nie poszedłem do koła, też nie chcę puścić. No ja tego nie rozumiem, wie pan. Ja tego nie rozumiem. Dobra, tymi drzwiami. Tymi wyjdziemy? Dobra. Także opuszczam ECS, niestety w towarzystwie policjantów, jak widać. Przepraszam pana bardzo, bo nie mogę przejść. O, dziękuję, do widzenia. Proszę pan poczekać. Co jest potrzeba jeszcze? Ja sobie zapiszę tylko, dobra. A co pana sobie zapisać? Legitymację ma? No. Proszę bardzo, pro forma. Jak pan musi, proszę sobie zanotować. Proszę pana, już nie raz mi byłem legitymowany. Bo ja, proszę pana, mam nietypową sylwetkę. No. Ja jestem czerwonym korsarzem i pan tu spisuje, proszę pana, tutaj, o, pan spisuje moją legitymację prasową. BOR zażądał eksmisji mnie. No, mnie działacza z 80 roku, nie wpuszczają do ECS-u, nie pozwalają zrobić reportażu. Prezydent nie chciał dwa słowa nawet powiedzieć dla Telewizji Pomorskiej Narodowej. No taki mamy kraj. Po 35 latach mamy cenzurę po prostu. Jedni mogą dziennikarze robić, a drudzy nie. Czyli to jest cenzura, po prostu jeszcze raz cenzura. A oto w 80 roku jako działacz Międzynarodowego Komitetu Stojkowego na Stoczni Gdańskiej walczyłem. Dzisiaj nie mogę filmować, chociaż jestem dziennikarzem. Już mam kilkaset filmów nakręconych w różnych krajach. I w Polsce też oczywiście. Nawet w Rosji mi nie pozwolono filmować. Federalna Służba Bezpieczeństwa tylko sprawdziła dokumenty i nie wyprowadzała mnie nigdzie z 1 maja. A tutaj niestety panowie policjanci, o jak widać, dwaj, no muszą mnie spisać, no. Bo muszą. Dostali takie polecenie od Biura Ochrony Rządu. A ludzie idą teraz na salę BHP, jak widać. Kwiaty chyba zostały zakończone, składanie pod pomnikiem. Jeszcze dużo ludzi jest tam. Mogę oddać? Mam, gdzieś mam, ale nie wiem, czy w samochodzie nie jest. Nie ma pan przy sobie wybrać, nie ma. Ale mogę podać się, że adres mojego mieszkania. Dobra. Zalesie 23 na 25. Zalesie ile? 23 na 25. To jest mój adres. Ja tu wszyscy znają. Trzeci, pierwszy, pięciowy, piąty. Przecież mnie tu nawet prezydent zna. Przecież. Pani, ja tu byłem... stary działacz jest. A zeszło? Gdańsk, czerwony korsarz. Mam taką ksywę. Powiecie, o co chodzi. Na razie. Ahoj. Dobrze, ja idę teraz do sali BHP. No to również my tam idziemy. Jak musicie? No to jest cała ekipa Biura Ochrony Rządu i policja. Ja muszę to wszystko nakręcić, prawda? Bo to są bardzo ważni panowie. One sterują mediami nawet.
Biuro Ochrony Rządu jest od regulacji mediów, czyli cenzurę robią. No, jednym pozwalają filmować, drugim nie. A z cenzurą w 80 roku tu walczyłem, proszę pana. Tu, na tej stoczni, byłem członkiem komitetu stojkowego. A dzisiaj cenzura jest w wykonaniu Biura Ochrony Rządu. Co się tutaj pękał? Prawda, w oczym kolenie. Tutaj mamy specjalne służby, żandarmeria wojskowa. Witam żandarmerię ponownie. No niestety znowu Biuro Ochrony Rządu nie pozwoliło mi filmować, proszę pana. No i cenzura działa, no. A ja tu w 80 roku na tej stoczni walczyłem z cenzurą, proszę pana. I teraz znowu mamy cenzurę. Jedni dziennikarze są lepsi, drudzy gorsi, nie? Panowie, żandarmi. Ci mnie znają, bo ja marynarkę wojenną filmuję. Przepraszam pana. Przepraszam. Ostrożnie. Cześć. Co się dzieje? No policja mnie wyprosiła, Biuro Ochrony Rządu nie pozwala mi filmować, mam legitymację prasową. Stań tu, ja ci zdjęcie zrobię. Z kim? Z policjantami? Tu są policjanci. Cały czas mają mnie pilnować, takie zadanie dostałem. Takie zadanie dostałem. No ja jestem... No film kręcę, no nie wolno, nie? Dziennikarzowi nie wolno? W 80 roku tu z cenzurą walczyliśmy, tu na tej sali. Dzisiaj cenzurę robi Biuro Ochrony Rządu. Jednych wpuszcza, drugich nie wpuszcza. Dlatego, to gdzie my jesteśmy dzisiaj? Po 35 latach, kochany? A widzisz, gdzie my jesteśmy po 30 lat tej sali nie odwiedzałem, tak? No a teraz przyszedłeś. No chodź, odwiedzimy razem. Ale nie już. Chodź ze mną. Masz silną obstawę, bo aż dwóch policjantów jest, nie bój się. Spokojnie możemy wejść. No to fajnie. Tutaj są wszystkie firmy, te wozy firmowe, wszystkich mediów. Bo oni tutaj mogą wchodzić, a ja nie. Radio Gdańsk też jest. Dzisiaj wywiad ze mną Radio Gdańsk robiło rano. Dlaczego my... Tak, bo mnie ostatnio tutaj na Święto Solidarności akredytacji nie chcieli dać. A to zapytaj się pan sekretarza partii, czyli Związku Zawodowego Solidarność. Ja też nie wiem dlaczego. No niech mi wytłumaczą. Ja się Dudy zapytam. Zresztą mój kolega, nie? Ale pani sekretarz jest ważniejsza od przewodniczącego związku. Przepraszam bardzo. Ja to filmuję, no ja to filmuję. Co żegnamy? No ja przecież filmuję, jestem redaktorem, mam prawo filmować. No dlaczego nie wolno mi filmować? Ale ja mam prawo to sfilmować, proszę pana, i będę filmował. Ale ja jestem dziennikarzem, proszę panią, nie jestem aparatem. Ale nie wejść. Pomorska Telewizja Narodowa, proszę panią, pani sekretarz, to jest pierwsza sekretarz Związku Zawodowego Solidarność. Ja jestem z Gdańska Wrzeszcza. Ale dlaczego? Wrzeszcze. Bardzo miło, panie pierwszy sekretarz. Dlaczego cenzurujecie? Dlaczego cenzurujecie? Panią sekretarz zapytam się jeszcze. Panie sekretarz, ale niech pan mnie nie pcha, proszę pana. No ja przecież chcę się zapytać tej pani, ja robię swoją robotę. Zaraz do środka wepchają. A ja nie chcę tam wchodzić, ja chcę tylko się zapytać panią sekretarz jeszcze raz, dlaczego mi akredytacji nie dała. Tam stoi ta pani sekretarz Komisji Krajowej. Jej się chciałem zapytać, rozumie pan? A pan mi nie pozwala dojść do tej pani. No przecież tam nie wszedłem za to wargielki. Ja chcę tylko z tą panią porozmawiać normalnie do kamery. Żeby wytłumaczyła mi argumenty, przedstawiła, dlaczego ja nie mogę filmować, jak inni dziennikarze, tak? Akredytacji nie dostaję. No wie pan, czy to jest... Ja nie wiem, proszę pana, ja nie wiem, o co chodzi. To jest cenzura. Jednym dziennikarzom wolno, drugim nie. To jest cenzura. A myśli pan, że to jest dobra metoda? Krzykiem załatwić? Proszę pana, nie. To nie chodzi o metodę, tylko o zasady. Jeżeli żeśmy walczyli w 80 roku, panie policjancie, o wolne media, to dzisiaj każdy dziennikarz powinien być traktowany tak samo, a nie Polsat, TVN, Radio Gdańsk mają prawa. Pokażę mi pan dziennikarza, który przebywa w tamtym miejscu. Nie, ale ja chciałem porozmawiać z panią sekretarzem. Chciałem porozmawiać, a tam dziennikarze weszli też. A ja spokojnie mówię. No ja to mam dwóch policjantów, którzy mają mnie pilnować, no proszę panią, widzi pani. Dobra. Idą górnicy, samochody podjeżdżają, oczywiście specjaliści od pilnowania prezydenta są. Security Taurus, to ci co mnie chcieli zdjąć z podium ostatnio, ale im się nie udało, jak filmowałem występy pana prezydenta Dudy. Niestety, no jedna telewizja może filmować, druga nie. No tak, bo to są cenzura działa dalej. W 80 roku jest cenzura dalej. No, o to walczyliśmy, a teraz Biuro Ochrony Rządu mnie nie wpuszcza do ECS-u. Z innymi dziennikarzami, ale jestem dziennikarzem, chyba. No taki cyrk, no. Czekaj, tutaj trzeba się schować. Górnicy się prezentują pięknie.
górnicy. Solidarność Górnicza, tutaj Brać Górnicza. Pomorska Telewizja Narodowa pozdrawia Brać Górniczą. Dziękujemy. Idzie pan, prezydent idzie, Duda? O, prezydent poszedł bokiem. A to są stoczniowcy razem z górnikami, proszę bardzo. Stoczniowcy z górnikami, razem wspólne zdjęcie pamiątkowe. No i to wszystko na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej, gdzie już się nie buduje statków, notabene. Już po to stocznie zaorali. Jak widać, pola są puste. Tu pracowało 17 tysięcy ludzi onegdaj, jak pamiętam. 17 tysięcy ludzi teraz pracowało, a teraz kto pracuje? 19. 19, jak stoczniowiec podpowiada, Solidarności Stoczni Gdańskiej. Witamy górników, Pomorska Telewizja Narodowa. Cześć górnicy, Pomorska Telewizja Narodowa pozdrawia. No i chyba damy sobie dzisiaj spokój, no bo jak widać, za mną cały czas chodzą panowie z policji, więc kończę dzisiaj reportaż, no i puszczę to, za chwilę będzie w internecie. Pomorska Telewizja Narodowa, Sławomir Dziembiński, redaktor, pozdrawia. Ze terenu Europejskiego Centrum Solidarności i koło sali BHP jesteśmy. Dziękuję bardzo, dziękuję panu policjantom za eskortę. Do widzenia.